Witam. Dzisiaj niespodzianka. Nie pokażę Wam żadnej chińskiej podróbki. Pokażę Wam i przetestujemy, trochę omówię ciekawe rzeczy. A jakiś to telefon? Tak, oryginalny iPhone 2G. Gdy wyszedł na rynek, był trochę zaskoczeniem, trochę uważano, że niefunkcjonalny, niepraktyczny, nie miał App Store, nie miał specjalnie guzików. Taki dziwoląg. No, dzisiaj to już wiemy, że był to sukces, więc przyjrzyjmy się. Na dole każdego iPhone'a znajduje się dockport. Jest to oczywiście specyficzne złącze stosowane przez firmę z logo jabłuszka w każdym chyba produkcie, w każdym iPodzie i w każdym iPhone'ie. Tu na boku mamy klawisze głośności i bardzo ciekawa rzecz, czego w żadnym chyba telefonie nie ma, czyli przełącznik profili. Tak, przełączając w ten sposób mamy wyciszony telefon. Funkcja typowo biznesowa. Wchodzimy gdziekolwiek, tak, przełączamy tylko tutaj bez zagłębiania się w menu. Na górze mamy oczywiście standardowego jacka. Otworek do wciśnięcia szpilki, by wysunąć szufladkę z kartą SIM. Klawisz power, czyli włącznik. Na tej stronie nie mamy niczego. Zaś z tyłu mamy metalową obudowę i bardzo, bardzo fajną rzeczą w iPhone'ie, o której może mało osób wie, albo może wie, ale nie docenia, jest fakt, że jest to spójna obudowa. Tak? iPhone'a się nie otwiera, nie ma wyjmowanej baterii, jest nierozbieralny. Jakie to ma znaczenie? Ano takie, popatrzmy. Rzuciliśmy go z biurka. Poszukajmy, gdzie on leży. Tak, oczywiście, że działa. Czy ktoś miał jakieś wątpliwości? Może pokażę, jak wysoko jest biurko, tak? Nie mam problemu z jego zrzuceniem. Tak? Zrzucam go i działa, tak? Nic się nie otwiera, nic się nie dzieje. Jeżeli myślicie, że ryzykowałem telefonem, to jesteście w błędzie. Ten telefon potrafi wiele przejść. Natomiast jeżeli kupujecie używany, to musicie pamiętać o jednej rzeczy. Wiele telefonów, które upadło, mają pęknięcia w rogach. Tak jak mówiłem, wiele iPhone'ów 2G szczególnie ma pęknięcia w rogach. To kwestia naprężeń, ale jak sami widzieliście, no, trzeba się nieźle z nim obchodzić, żeby coś takiego się stało. To teraz popatrzmy na to, co iPhone oferuje. Najważniejsza rzecz, piękny 3,5-calowy ekran. Żaden telefon ani wtedy, ani nawet do dziś nie dorównuje jakością ekranu. Oprócz tego, jeżeli się przyjrzycie, ekran jest po prostu szklany, tak? Przednia powierzchnia jest nierysująca się. Możemy sobie zrobić piękną kreskę kluczami, nie będzie jej widać. To jest rzecz, której wiele osób nie docenia, bo uważa, że to tam ekran. To jest decydująca rzecz, czyli trwałość urządzenia. Oprócz tego, jeśli chodzi o menu, to jest ono tak banalne, że banalniejsze być nie może. Jak mówił kiedyś Steve Jobs, który większość ludzi uważa za prostych, a nawet idiotów, to oczywiście nie przeszkadza mu to robić telefonu dla idiotów, tak? Ani urządzeń. Czyli urządzenie według Jobsa musi być banalnie proste. I takie jest. Do iPhone'a nie ma instrukcji obsługi wydrukowanej. Ba, nie znam nikogo, kto by ją czytał. Proste 10 ekranów przewijanych w lewo, w prawo i proste ikonki, tak? Żadnych podmenu, tak? Skasowanie ikonki to nie jest, że naciśniemy ikonkę, tak? I wybierzemy z jakiegoś podręcznego menu opcję skasuj, tak? Tylko po prostu wciśniemy, tak? Ikonki sobie drżą fajnie, możemy je sobie teraz przesunąć, tak? Bez problemu ustawić jak chcemy. Jest to tak naturalne, że potrafi sobie tym poradzić każdy. Jeśli chodzi o ustawienia telefonu, to mam za to tylko odpowiedzialną jedną ikonkę. Tak, i mamy tutaj ustawienia różnych sieci, zdjęć, tak, możemy sobie ustawić wszystkie aplikacje, które są zainstalowane, mają ustawienia dokładnie tutaj. Czyli jeżeli mamy na przykład Radio Z, no to akurat tu nie ma ustawień, ale w wypadku innych, na przykład jak App Store, możemy sobie zobaczyć swoje konto, w wypadku wyborczym możemy skasować,
Czyli każda aplikacja ma ustawienia w jednym, znaczy wszystkie aplikacje mają w jednym miejscu praktycznie. Jest to bardzo fajna rzecz. Do tego, jeśli się przyjrzymy, to standardowe aplikacje, które dostajemy z iPhone'em, są w zupełności wystarczające, więc mamy przeglądarkę, mamy YouTube'a, mamy mapy, mamy notatki głosowe, mamy zdjęcia i oczywiście mamy iPoda, tak? Czyli coś, co jakby ci, co już kupili wcześniej Apple'a, mają go również, jakby go znają, wiedzą, co to jest, czego się spodziewać. Oczywiście synchronizuje się z iTunesem. Niektórzy uważają, że to straszny program, niektórym się podoba. Nie dyskutujmy o tym. Tak? Muzycznie oczywiście gra bardzo fajnie. Oczywiście mamy takie gadżeciki jak te nieszczęsne okładki, tak, przewijane w fajny sposób. Czyli to jakby muzycznie telefon jest naprawdę niezły, porównywalny z Nokiami z serii muzycznych i bijący na głowę każdego Windows Mobile'a, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Tutaj nawet nie mamy o czym dyskutować. Czyli tak, teoretycznie omówienie tego telefonu zajmuje nam 2 minuty, tak? Mnóstwo ekranów, do tego App Store, który oczywiście jest najważniejszą chyba funkcjonalnością dzisiaj, czyli tam 150 tysięcy aplikacji posortowanych w różnych kategoriach, w różnych tematach, od bezpłatnych po płatne do 10 dolarów. Świetne gry. Jako konsola do gier w tej chwili jakościowo bije Sony PSP, a już o Nintendo nie powiem. Większość firm robi gry na to, tak? Mamy Brother in Arms, najnowszą gierkę w tej chwili, tak? Za 6 dolarów, 6 euro. Przecież to nie jest duży pieniądz, tak? Możemy sobie pograć naprawdę fajną gierkę, tak? Mamy jej opis, mamy zrzuty ekranu, możemy się przyjrzeć, to jest typowe FPP. No, FPP nawet możemy sobie polatać. Powiem szczerze, że nie grałem, natomiast jest tryb online, także App Store jest bez wątpienia jedną z ważniejszych cech. Wszyscy zarzucają iPhone'owi, że nie jest wielozadaniowy, ale po co ta wielozadaniowość? Jest dokładnie w takim stopniu, w jakim być powinna, tak? Czyli powiedzmy, słuchamy sobie muzyki. Nie ma problemu. I słuchając muzyki, oczywiście możemy sobie surfować sobie oczywiście po internecie, tak? W poziomie, w pionie, jak to woli. Czyli w takich funkcjonalnościach, w jakich powinien być wielozadaniowy, jest. Część problemów rozwiązuje PNS, czyli Push Notification Service, czyli jak nie być w aplikacji, a dostawać informację, że coś dla nas jest. To jest właśnie to. Zresztą teraz pokażę aplikację, prawda? Radio. iPhone nie ma radia. Jak można ułatwić słuchanie radia? Prawda? No tutaj tuner radiowy jakiś, typu, że można sobie wpisać, nie wiem, jakiś odtwarzacz, potem strumienie, porty i tak dalej. Nie, to robi się to tak, że robi się aplikację, która ma jeden guzik, tak, naciskamy ten guzik i słuchamy radia. I to jest właściwie wszystko, co musimy zrobić. No chyba nic prostszego być nie może, tak? Jeżeli mamy content Gazety Wyborczej, możemy otworzyć przeglądarkę, ale po co? Parę ćwiczeń programisty i mamy dokładnie gazetę w ten sposób streamującą content do postaci iPhone'a. To właśnie tego typu aplikacje zdobywają popularność, ponieważ dostosowują duży internet do małego telefonu. Można oglądać duże strony, tak? Ale jest to nawet na HD2, tak? HTC HD2 jest to niewygodne. Tak? Tutaj mamy to wygodne, możemy sobie kliknąć, to działa szybko, nie jest przeładowane, nie są przeładowane obrazki. Tutaj to prawda mam to Wi-Fi, ale na 2G również działa to całkiem przyzwoicie. Telefon ma Wi-Fi oczywiście. Trochę szkoda, że nie ma 3G, ale to jakby następna generacja. No i teraz o cenach. W tej chwili iPhone 2G w dobrym stanie to jest rzędu 500-550 zł. Czy warto? Myślę, że nawet warto dla samej idei poznania. Oczywiście, jeżeli ktoś ma więcej, to powinien się skusić na 3G.
Z 3GS-em może niespecjalnie, chyba że jest niewiele droższy, jak ktoś ma zapłacić. Nie wnosi nic rewolucyjnego. Czekamy na 4G oczywiście.